Wrzesień 1937 rok. Do tej chwili myślałam z pewnym lękiem, dokąd mnie te natchnienia zaprowadzą. Lęk mnie większy ogarnął, kiedy mi Pan dał poznać, że mam opuścić to zgromadzenie. Trzeci rok upływa od tej chwili, a dusza moja na przemian doznaje to zapału i przynaglenia do czynu, i w ten czas mam dużo odwagi i siły. To znów, kiedy się przybliża chwila stanowcza, aby rozpocząć dzieło, odczuwam opuszczenie od Pana, a w tym jakiś dziwny lęk przeszywa mi duszę i widzę, że to nie jest godzina przeznaczona od Pana, aby rozpocząć działanie. Są to cierpienia, o których nawet nie umiem napisać. Bogu jest tylko wiadome, co doświadczam dniem i nocą. Zdaje mi się, że największe męczarnie męczenników, lżejsze by mi były, Niżeli to, co przeżywam, choć bez kropli krwi rozlania, ale to wszystko dla dusz, dla dusz, Panie. Akt zdania się zupełnego na wolę Bożą, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Akt ofiarowania. Jezu hostio, którego w tej chwili przyjęłam do serca swego, a w tym zjednoczeniu z Tobą. Ofiaruję się Ojcu Niebieskiemu jako hostia ofiarna, zdając się zupełnie i całkowicie na najmiłosierniejszą świętą wolę Boga mojego. Od dziś wola Twoja Panie jest mi pokarmem. Masz całą istotę moją, rozporządzaj mną według swych boskich upodobań. Cokolwiek poda mi Twoja ojcowska dłoń przyjmuję z poddaniem się spokojem i radością. I spełnię przy pomocy Twej łaski wszystko, czegokolwiek ode mnie zażądasz. Już teraz nie lękam się żadnych natchnień Twoich, ani ich badam z niepokojem, dokąd one mnie zaprowadzą. Prowadź mnie o Boże drogami, jakimi Ci się podoba. Zaufałam całkowicie woli Twojej, która jest dla mnie miłością i miłosierdziem samym. Każesz pozostać w tym klasztorze pozostanę każesz przystąpić do dzieła przystąpię pozostawisz mnie do śmierci w niepewności co do dzieła tego bądź błogosławiony dasz mi śmierć w ten czas kiedy po ludzku zdawać się będzie że najbardziej potrzeba mojego życia bądź błogosławiony zabierzesz mnie w młodości bądź błogosławiony dasz mi doczekać sędziwego wieku bądź błogosławiony Dasz zdrowie i siły, bądź błogosławiony. Przykujesz mnie do łoża boleści choćby życie całe, bądź błogosławiony. Dasz same zawody i niepowodzenia w życiu, bądź błogosławiony. Dopuścisz, aby moje najczystsze intencje były potępione, bądź błogosławiony. Dasz światło umysłowi mojemu, bądź błogosławiony. Pozostawisz mnie w ciemności i we wszelkiego rodzaju udręczeniu, bądź błogosławiony. Od tej chwili żyję w najgłębszym spokoju, bo sam Pan niesie mnie na ręku swoim. On, Pan niezgłębionego miłosierdzia, wie, że Jego samego pragnę we wszystkim, zawsze i wszędzie. O Jezu na krzyżu rozpięty. Błagam Cię, udziel mi łaski, abym zawsze i wszędzie, we wszystkim, wiernie spełniała najświętszą wolę Ojca Twego. A kiedy ta wola Boża wydawać mi się będzie ciężka i trudna do spełnienia, to w ten czas błagam Ciebie, Jezu, niechaj z ran Twoich spłynie mi siła i moc, a usta moje niech powtarzają, stań się wola Twoja, Panie. O Zbawicielu świata. Miłośniku ludzkiego zbawienia, który w tak strasznej boleści katuszy zapominasz o sobie, a myślisz o zbawieniu dusz. Jezu najlitościwszy, udziel mi łaski zapomnienia o sobie, abym cała żyła dla dusz, pomagając Ci w dziele zbawienia według najświętszej woli Ojca Twego. 6 września. Dziś mam zmianę obowiązku z ogrodu do pustyni furty. Poszłam na chwilę rozmowy do pana, prosiłam go o błogosławieństwo i łaski do wiernego spełnienia powierzonego mi obowiązku. Usłyszałam słowa Córko moja, ja zawsze jestem z tobą. Dałem ci możność ćwiczenia się w uczynkach miłosierdzia, które będziesz wykonywać według posłuszeństwa. Wielką sprawisz mi przyjemność, jeżeli codziennie wieczorem pomówisz ze mną szczególnie o tym obowiązku. Uczułam, że Jezus dał mi nową łaskę do tego urzędu, lecz pomimo to zamknęłam się głębiej w Jego sercu. 10 września. Kiedy poznałam, jak niebezpiecznie jest w czasach obecnych być przy furcie, a to z powodu zamieszek rewolucyjnych i jak ludzie źli mają nienawiść do klasztorów, poszłam na rozmowę z Panem i prosiłam, aby zarządził tak, żeby żaden zły człowiek nie śmiał się zbliżyć do furty. Wtem usłyszałam te słowa. Córko moja, z chwilą kiedyś poszła do furty, postawiłem herubina nad bramą, aby jej strzegł. Bądź spokojna. Kiedy przyszłam z rozmowy, którą miałam z panem, ujrzałam obłoczek biały, a w nim cherubina z rękoma złożonymi. Spojrzenie jego jak błyskawica, poznałam jak ogień miłości Boga pali się w tym spojrzeniu. Jezus, córko moja, czyż sądzisz, żeś dosyć napisała o moim miłosierdziu? Jest to dopiero jedna kropelka wobec oceanu, to, coś napisała. Jestem miłością i miłosierdziem samym. Nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim, a go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się powiększa. Dusza, która zaufa mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią staranie. Doznaję wielkich cierpień w duszy, kiedy poznam obrazę Bożą. Dziś poznałam, jak niedaleko od naszej furty popełniały się grzechy ciężkie. Było to wieczorem. Modliłam się w kaplicy gorąco, potem poszłam odprawić biczowanie. Kiedy zaś uklękłam do modlitwy, dał mi Pan poznać, jak cierpi dusza odrzucona od Boga. Zdawało mi się, że serce mi się porwało w kawałki, a zarazem poznałam jak taka dusza zrani najmiłosierniejsze serce Jezusa. Nie chce to biedne stworzenie przyjąć zmiłowania Bożego. Im Bóg duszę więcej ścigał swoim miłosierdziem, tym będzie dla niej sprawiedliwszy. Sekretarko moja, powiedział Jezus, napisz, że jestem hojniejszy dla grzeszników niżeli dla sprawiedliwych dla nich stąpiłem na ziemię dla nich przelałem krew niech się nie lękają do mnie zbliżyć oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia